Polsce sezon hokejowy dobiegł już końca. Tauron KHG KS Katowice odniósł duży sukces, zdobywając po 15 latach wicemistrzostwo kraju. Na tym ambicje klubu jednak się nie kończą. GKS chce być coraz silniejszą marką, a jeśli się uczyć, to od najlepszych. Właśnie dlatego silna delegacja z Katowic udała się do Trzyńca, oddalonego o 100 km od stolicy Górnego Śląska, by podpatrzeć, jak wygląda organizacja hokejowego meczu na najwyższym poziomie. W skład delegacji weszli prezydent Katowic Marcin Krupa, wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, a także prezes hokejowej Gieksy Przemysław Plisz oraz prezes PHL Mirosław Minkina. Goście mieli okazję zobaczyć nową halę ocelarzy, w której miejscowi hokeiści rozgrywają mecze mistrzowskie, a także porozmawiać o organizacji spotkań w Czechach. Panie prezydencie, GKS Katowice odniósł w Polsce już duży sukces, nie tylko sportowy, ale również organizacyjny, ale chyba warto cały czas iść do przodu i uczyć się od tych najlepszych i chyba stąd ta dzisiejsza wizyta w Trzyńcu. Dokładnie tak, chcemy zobaczyć, jak wygląda ta dyscyplina sportu na tym wysokim poziomie, bo tu naprawdę jest na absolutnie wysokim poziomie. Myślę, że nie ma się czym wstydzić w skali świata i tego typu imprez. To, co się dzieje nie tylko podczas meczy, ale to też, co cała oprawa tych meczów, jak i również to, co się tutaj dzieje, atmosfera, jest naprawdę na najwyższym poziomie. No chcemy podpatrzeć trochę, jak to wygląda. Mamy oczywiście mały problem, bo przecież w Katowicach mamy 3 table lodu, mamy 3 hale, które no, nie przystają absolutnie do tej. Może by warto było podobny obiekt również wybudować, ale na razie budujmy stadion, budujmy halę dla siatkarzy i będziemy myśleli, co dalej z lodowiskiem, bo rzeczywiście taki obiekt to jest obiekt, który zachęca do tego, aby uczestniczyć w tych wydarzeniach meczowych i myślę, że to jest właśnie coś, do czego powinniśmy dążyć u nas w mieście, budując dobrą drużynę hokejową, z czego ja już jestem dumny, ale oczywiście liczę w przyszłym sezonie na mistrza. Panie prezesie, proszę powiedzieć coś więcej na temat tego pięknego obiektu, który możemy podziwiać. Mam tutaj na myśli, ile osób wchodzi na tą halę i jak wygląda frekwencja na meczach ligowych? To znaczy na tej hali mamy oficjalnie 5200 ludzi, 5200 miejsc, no a w tym sezonie ligowym mieliśmy frekwencję przeciętną niecałe 4400. Proszę powiedzieć, czy od początku zakładaliście jako cel walka o to mistrzostwo kraju? No, nie można mieć innych celów, bo po prostu każdy, kto występuje, to zawsze chce wygrać. Proszę powiedzieć, czy wyniki sportowe pomagają w zapełnieniu tak pięknego obiektu, czy jednak kibice przychodzą też, żeby podziwiać i poczuć tą atmosferę hokejowego święta dzięki tak nowoczesnej i pięknej hali? No powiem nie tylko, lecz także. No. To znaczy jedno i drugie. Bez wyników kibice nie przyjdą, a o ile nie dajemy im do dyspozycji wciąż nowych wrażeń, no to tak samo już przyzwyczają się i no, nawet tytuł mistrzowski nie jest ciekawy. Panie prezesie, proszę powiedzieć, czego możemy nauczyć się od takich drużyn jak Ocelarzy Trzyniec w kontekście organizacji widowiska sportowego, jakim jest na pewno mecz hokeja na lodzie? No myślę, że tutaj się nie pomylę, jeżeli powiem, że jest tutaj namiastka NHL, jeśli chodzi o widowisko, tak? My tutaj w swoich skromnych warunkach staramy się też robić tą organizację, takie święto hokejowe każdego razu, kiedy mecz rozgrywa się u nas. Tak jak powiedziałem, warunki nie są najlepsze do tego, ale staram się z tego wyciągnąć maksa. Dlatego myślę, że warto było tutaj przyjechać, pokazać panu prezydentowi, jak wygląda to właśnie na najwyższym poziomie. Myślę, że tutaj chcielibyśmy kiedyś, żeby nasza drużyna rozgrywała w takim miejscu spotkania i żeby to było faktycznie takie mocne widowisko, święto dla każdego kibica, dla zawodników, do czego dążymy i na pewno będziemy starali się poprawiać pod każdym względem. Panie prezesie, proszę powiedzieć, czy warto czerpać wzorce z naszych południowych sąsiadów, z Czechów, w kontekście organizacji tych spotkań na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o hokej na lodzie? No skoro jesteśmy tutaj, to na pewno warto. Ja z klubem Ocelarzy Trzyniec współpracuję od prawie 10 lat. A my
historycznie współpracujemy z nimi już od 966 roku, czyli od naszych braci Czechów wzięliśmy chrześcijaństwo, więc czas na hokej, by go też brać, bo są wielokrotnymi mistrzami świata i pokazują, że w pobliżu naszej granicy można robić hokej na wręcz światowym poziomie, bo tak się prezentują, powiedzmy, Liga Czeska, czy Ocelarze, czy nie, czy kluby czeskie. To zawsze jest wzorzec do naśladowania. Trzeba wziąć też pod uwagę, że to jest naród, który liczy niespełna 10 milionów ludzi, nas jest 40 milionów, więc na pewno możemy się wiele od nich nauczyć i czerpać wzorce. Sam obiekt jest przecudowny. Myślę, że dzisiejsza wizyta razem z władzami Katowic, którym jestem bardzo wdzięczny za to, że inwestują hokej w naszym kraju i w naszym regionie, to jest to pomysł na to, żeby, powiedzmy, podobną halę, takim marzeniem jest, by taka hala oprócz Spodka, który ma inny wymiar, natomiast to jest hala mniejsza, ale hala, która spełnia jak gdyby potrzeby XXI wieku.